Już tylko godziny dzielą najmłodszych słuchaczy Radia Maryja od wyjazdu na pielgrzymkę podwórkowych kół różańcowych dzieci. Hasłem jasnogórskiego spotkania są słowa: Królowo pokoju, módl się za nami. W tym roku już po raz 23 najmłodsi czciciele Maryi z podwórkowych kół różańcowych dzieci zgromadzą się u jej stóp na Jasnej Górze. Będzie to nasze szczególne, radosne świętowanie, ponieważ w tym roku podwórkowe koła różańcowe dzieci obchodzą jubileusz, 25-lecie powstania. Mówi Magdalena Buczek. Hasłem spotkania jest wezwanie: Królowo pokoju, módl się za nami. Ten pokój dziś jest bardzo potrzebny nie tylko na Ukrainie, nie tylko w innych miejscach na świecie, ale jak podkreśla założycielka podwórkowych kół różańcowych dzieci, także w rodzinach i sercach wszystkich ludzi. Wierzymy, że ta modlitwa różańcowa ma ogromną moc i że właśnie zjednoczeni w modlitwie tam na Jasnej Górze u tronu naszej Matki i Królowej będziemy wypraszać dar pokoju dla Ukrainy i całego świata. Początek jutrzejszego spotkania w samo południe. Najpierw będą koncerty zespołu Arka Noego, a także w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza, naszego wielkiego przyjaciela. Będzie także czas świadectw, modlitwa różańcowa i głównym punktem będzie Eucharystia, sprawowana o godzinie 14:30. Mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. Czekamy na każdą i każdego z Was, by wspólnie spotkać się 19 czerwca na Jasnej Górze. Wspólne świętowanie zakończy konkurs z nagrodami.